Cześć, dobry wieczór. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Jacek Gałuszka. Od 18 lat pomagam psom i ich właścicielom dogadać się, rozwiązać problemy i prowadzić razem szczęśliwe życie. Cieszę się, że jesteście dzisiaj tutaj razem ze mną. Dzisiaj prowadzimy live, czyli luźne rozmowy na psie tematy. Dajcie proszę znać, czy słychać, widać, czy wszystko jest ok, czy jesteście już po spacerze z waszymi psami, czy może nie? Okej, widzę, że trochę nas tutaj jest, bardzo, bardzo mi miło. Tak myślę, że powoli te nasze środowe spotkania stają się taką tradycją psią. A jeżeli już o psach mówimy, to powiem wam, że dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, od paru dni walczę z fobią u mojej frelki. Frelka normalnie okazało się, że ma fobię. Bo jak włączam okap taki w kuchni, który szumi, to ona ogon pod siebie i ucieka. Jak ją wołam, to nie reaguje. No. Widzicie? Kurczę. To jest problem. Jestem ciekaw, pardon, jestem ciekaw, czy wasze psy też miewają takie schizy. No i co z nimi zrobiliście? Bo ja wam powiem, co ja zrobiłem i co zadziałało. Tak, bo potraktowałem to jako wyzwanie. Przez chwilę zastanawiałem się, czy może powinienem pójść do jakiegoś behawiorysty, no ale stwierdziłem, że zaraz, to ja jestem behawiorystą. Wiecie, to jest tak jak w tym słynnym kawale, gdzie mówi, matka wchodzi do pokoju i mówi: synu, wstawaj, czas do szkoły. A syn mówi: mamo, nie, nie chcę iść do szkoły, nie, po prostu nie. Mówi: idź do tej szkoły, przecież jesteś jej dyrektorem. To taki żarcik suchar na rozpoczęcie roku szkolnego. I słuchajcie, no powiem wam, jak ja sobie poradziłem z tym. Więc najpierw stwierdziłem, że zastosuję odwrażliwianie, takie klasyczne odwrażliwianie, czyli wiecie, micha, przed podaniem miski włączam ten nieszczęsny okap, no i daję psu jeść, tak? Czyli pies po prostu kojarzy dźwięk tego szumiącego urządzenia z jedzeniem, czyli z czymś przyjemnym, więc powinno to wszystko fajnie zadziałać. I tak jak mówiła Grisha Stewart, miała rację, ja też to wiele razy sprawdziłem. To oczywiście działa, ale trzeba sobie tak dać parę miesięcy na to, żeby to przeprowadzić porządnie, nie? Więc co robiła frelka? Ona tak, wiecie, dochodziła do tej miski, brała kęs jedzenia, oczywiście z podkulonym ogonem, i cofała się, żeby tam sobie to zjeść, po czym znowu dochodziła do miski, brała kawałek jedzenia i znowu odchodziła od miski. Wcześniej ona w ogóle nie miała takich problemów, nie wiem, coś się jej po prostu podziało. Podejrzewam, że to może być związane ze zbliżającą się cieczką, bo to jest mniej więcej ten termin, kiedy ona może dostać cieczki, więc to jest taki mój jakby typ, dlaczego to się właśnie teraz pojawiło. No ale ta metoda była taka trochę nie do końca ok, dlatego że mimo wszystko po prostu pies odczuwał ulgę wtedy, kiedy się wycofywał, tak? No i znowu sobie przypomniałem, zaraz, drogi Jacku, ale przecież ty jesteś autorem strategii podwójnego wzmocnienia, więc zastosuj to w przypadku swojego własnego psa. No dobrze, więc zastosujemy strategię podwójnego wzmocnienia. Otóż ona, najkrócej mówiąc, polega na tym, że pies otrzymuje podwójną nagrodę za pokonanie swojego strachu. I my tą strategię stosujemy z powodzeniem na przykład na warsztatach naprawczych. Polega ona właśnie na tym, że jakby presja, którą wywiera ta sytuacja, tak, nie da się rozwiązać poprzez ucieczkę, tylko poprzez stawienie jej czoła. No więc cóż, założyłem znaczy ona ma taką obrożę przeciwko kleszczom, nie? Mówię, dobra gadzino, to jest ta micha, jest okap szumiący, mówię, nie wyjdziesz stąd, nie? Więc ją trochę przyblokowałem,
I to rzeczywiście zadziałało, tak? Czyli moment, w którym ona nie mogła się po prostu tak wycofać, tylko musiała zostać w tej sytuacji, po chwili spowodował, że ona już w miarę spokojnie sobie zjadła to swoje jedzenie. Ale prawdziwy przełom nastąpił dopiero dzisiaj. Ja w mojej książce Aria nie, proszę pokażę, to jest product placement teraz, to jest książka, którą napisałem dla wydawnictwa Galaktyka. Aria nie, skuteczne rozwiązywanie problemów. I ta, ona ma, słuchajcie, tych stron, Jezus, dużo, około 80 paru. Wyszła po raz pierwszy, już tak patrzę sobie, kiedy ona została wydana. Dodruk 2016, ale wcześniej była... Nie wiem. Nie, no wcześniej ona była. 2013, o. Znalazłem. W 2013 roku dodruk 16, teraz też był kolejny dodruk, więc ta książka ciągle się sprzedaje, bo jest aktualna i całkiem niezła. W dodatku, słuchajcie, żyjącego autora, więc zawsze jakbyście chcieli dostać autograf, to proszę bardzo. Ale nie o tym. Ja tam opisuję, opisuję taką technikę, którą nazwałem zmiana strategii, zmiana rytuału. Więc pomyślałem sobie tak, spróbuję skojarzyć to miejsce, tę sytuację z tym nieszczęsnym okapem z czymś, co Frelce się kojarzy bardzo dobrze z wychodzeniem na spacer. Czyli co? Zapiąłem jej obrożę, normalną obrożę taką spacerową, w której wychodzimy zawsze na spacer. Ona się zaczęła cieszyć, myślała, że wyjdzie, nie? Ale nie. Ja mówię, dobra, to chodź. I w tym radosnym takim jej stanie emocjonalnym zaprowadziłem ją do kuchni i słuchajcie, zupełnie inny pies, tak? Po prostu spokojnie sobie weszła do tej kuchni, zlekceważyła ten okap. Już to nie wyglądało tak, że ona tam jej patrzy na ten okap. O Jezu, to mnie zaraz zabije. Nie, i znowu coś tam. Tylko po prostu weszła zupełnie innym nastawieniem. I jest też taka technika, która się nazywa T-Touch. Bardzo wam polecam. Autorką jej jest Linda Tennington-Jones. I to właśnie od jej nazwiska jest ta nazwa T-Touch. I czasami w tej technice używamy takiego owijania psa. Ja już o tym wcześniej mówiłem w przypadku fobii dźwiękowych, ale również w przypadkach takich mniej drastycznych ta technika rzeczywiście się fajnie sprawdza. I samo to założenie obroży już było po pierwsze zmianą rytuału, no bo ona nigdy wcześniej nie jadła swojego jedzenia, kiedy miała założoną obrożę. Po drugie, wykorzystałem sytuację bodźcową, o której też już wcześniej mówiłem, czyli sytuację, w której pies wie dokładnie, co oznacza dane urządzenie, tak? Czy to, co ma na szyi, akurat w tym wypadku obroże. I to jakby przetransferowałem do tej trudnej sytuacji, pozwalając jej właśnie wejść w tych dobrych emocjach i pokonać ten pojawiający się strach. I tutaj chciałbym wam powiedzieć, że większość ludzi lekceważy takie początkowe momenty. Bo ja jestem pewien, że gdybym nie zareagował, nie spróbował właśnie zmienić tej strategii rytuału, to ta, nazwijmy to, fobia rozwijałaby się bardziej i bardziej, tak? Czyli mielibyśmy za chwilę psa, który w ogóle nie wchodzi do kuchni, psa, który w momencie, kiedy ja wchodzę do kuchni, to ucieka w najdalszy kąt i po prostu zaczyna, nie wiem, piszczeć albo zaczyna sikać ze strachu i tak dalej, nie? Więc jeśli macie taki problem, że pies zaczyna przejawiać jakieś takie zachowania, które widzicie, że są związane ze strachem, pozwólcie mu ten strach jakby przejść, przeżyć, tak? Czyli nie pozwólcie mu się wycofać wtedy, kiedy czuje największy strach. Ja czasami to porównuję, zwłaszcza na kursach dla behawiorystów, do takiej sytuacji, gdzie mówię, jak wytworzyć fobię przed pająkami. Czy ktoś z was ma fobię przed pająkami? Okej, okay. Tutaj piszę jeszcze, czytam jeszcze wasze komentarze. Monika napisała, behawiorystę polecam, Jacek Gałuszka. No właśnie, już mówiłem o tym, nie? To ja jestem tym dyrektorem, kurczę. Ale wiecie, jeszcze tak a propos tego komentarza, to nie jest wcale takie łatwe stać się behawiorystą dla swojego własnego psa.
Ja myślę, że to jest też powód, dla którego niewielu lekarzy decyduje się na leczenie własnej rodziny, tak? Bo inny jest jakby ogląd, inne są decyzje, kiedy chodzi o kogoś tobie najbliższego, a inaczej, kiedy jest to po prostu pacjent, tak? Pacjent czy klient, czy jak to nazwiecie. I ja myślę, że coś podobnego właśnie też tutaj jest, nie? Że trudno jest być no, lekarzem samego siebie. Jak to mówi łacińskie przysłowie, nemo iudex in causa sua, czyli nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Okej. Natalia pyta, od której książki najlepiej zacząć? Wiesz co, to zależy. Jeżeli po prostu chcesz nauczyć psa przywołania, bardzo zachęcam. Jeżeli bardzo chcecie, to ja nawet mogę wam znaleźć tutaj fragment tej książki, bo ja napisałem przywołanie awaryjne. O jest. I częścią tej książki jest właśnie przywołanie awaryjne, ale jakbyście bardzo chcieli, to wam tutaj mogę wkleić link i możecie sobie pobrać to przywołanie awaryjne za darmo, czyli bezpłatnie. Mnie moja mentorka zawsze ochrzania za to, że mówię za darmo. Nie mówię za darmo, tylko bezpłatnie. Tak, jeżeli chcecie, proszę bardzo, już wam wkleiłem link. I teraz pytanie, od której książki najlepiej zacząć? Jeżeli chcesz nauczyć psa przywołania, jeżeli chcesz chodzenia na smyczy, to masz dwie książki, czyli Aria do mnie lub Aria równaj. Natomiast jeśli twój pies sprawia jakieś problemy, to po prostu bym od razu sięgnął po książkę Aria nie, tak? Czyli jak te problemy rozwiązywać. I tutaj w tej książce macie również taką tabelkę na końcu. Ja tam dokładnie opisuję, jak z tej tabelki korzystać, żebyście stali się ekspertami od rozwiązywania problemów z zachowaniem waszego psa. Więc absolutnie każdy coś tutaj znajdzie. Kaśka napisała: Cześć, Kaśka. Widzę, że jak zwykle z naszym ulubionym gangsterem. One się bardzo szybko czytają, więc właściwie jest się na bieżąco z każdą książką. Powiem wam, że jeden z takich wątpliwych komplementów, jakie otrzymałem od jednej z moich trenerek, było takie: wiesz co, przeczytałam twoją książkę w ciągu jednego posiedzenia w ubikacji. Wiesz co, nie wiem, czy miałaś aż takie duże problemy, czy ta książka była po prostu taka prosta do czytania. Znaczy, jeżeli ktoś rzeczywiście chce skorzystać z tej książki, to nie powinien jej czytać na jedno posiedzenie, ale bardziej potraktować jako taki podręcznik rozwiązywania problemów, czyli co możecie zrobić wtedy, kiedy macie jakiś problem z psem. Ale tak od problemu zaczęliśmy. O, proszę, następne. Aria do mnie poszła w jeden wieczór, ale napisz mi, Nela, czy zastosowałaś te rady i techniki, które tam są zawarte. Czytało się świetnie, cieszę się ogromnie, ale wiem też, że sporo osób, które po prostu zrobiło to, co tam jest, rzeczywiście odniosło sukces, tak? Czy z przywołaniem, czy z chodzeniem na smyczy, czy rozwiązało problemy z zachowaniem. Czy można te książki zakupić w formie e-booków? Niestety nie, ale są one cały czas w sprzedaży w wydawnictwie Galaktyka. Także nawet myśleliśmy kiedyś o tym, żeby je e-bookiem wydać, ale no, gdzieś te rozmowy ugrzęzły, wiecie, jak to czasami bywa. Okej, ale dzisiaj obiecałem wam opowiedzieć o trzech fundamentalnych zasadach udanego treningu z psem. I trochę już gdzieś tam do tego nawiązałem, ale teraz będzie tak bardziej konkretnie. I to jest taka mantra, którą ja powtarzam do znudzenia, ponieważ uważam, że te trzy elementy są absolutnie najważniejsze. Bo bez tego to niestety trening się wam nie uda. Więc pierwszy z tych elementów nazywa się czas. Czas, który musi upłynąć od momentu, kiedy zaczynacie jakąś pracę z psem, do momentu, kiedy on opanuje daną umiejętność, kiedy to po prostu zacznie procentować. Ostatnio gdzieś tam się w internecie natknąłem na taką
taki śmieszny mem, że tam pewna jedna osoba mówi, że ojej, to co robisz z psem, to musi być magia, nie? Nie, to trening. No nie, ale ta komunikacja, to jest jakieś parazmysłowe, nie? Nie, to trening. No ale żeby ten pies tak przybiegał na każde zawołanie. Nie, to trening. Słuchajcie, żeby jakikolwiek trening odniósł skutek, potrzebny jest czas. Jak ja się zapisałem na siłownię, poszedłem tam raz i stwierdziłem, że to jest ściema, bo to nie działa. Dalej wyglądam tak, jak wyglądam. Więc nie wystarczy zrobić coś raz. Czasami też mówię o takiej zasadzie Bruce'a Lee, który powiedział, że on się nie boi człowieka, który przećwiczył 5000 uderzeń jeden raz. On się boi człowieka, który przećwiczył jedno uderzenie 5000 razy, bo stał się po prostu mistrzem w tym. A więc jeżeli zamierzacie podejść poważnie do czegokolwiek, czy to będzie zmiana zachowania, czy to będzie trening z waszym psem, czy to będzie po prostu cokolwiek, co robicie, to nawet nie musi dotyczyć psa, to pamiętajcie o tej pierwszej zasadzie. Czas. Czas jest potrzebny absolutnie do tego, żeby te efekty się pojawiły. My czasami w gronie trenerów czy behawiorystów mamy takie utarte powiedzenie, że to jest historia wzmocnień, tak? Czyli im więcej razy powtórzysz dane zachowanie z psem, im więcej razy uda się dane zachowanie powtórzyć, tym szybciej, tym jakby bardziej będzie to trwałe i będzie to odporne na różne rozproszenia, wygaszenia i tak dalej. Czyli wyobraźcie sobie, że każda komenda, każde wykonanie komendy, które wykonujecie ze swoim psem, to jest jak jedna mała niteczka. Czyli mówicie do psa siad, pies siada, to jest jedna niteczka. Zrobiliście to 3 razy, czyli macie 3 niteczki. Zrobiliście to 10 razy, macie 10 niteczek. Czy to jest dużo, czy mało? Dałoby się to zerwać, prawda? Dość prosto. Ale kiedy zrobicie to tak, jak Bruce Lee mówi, 5000 razy, to tu już jest bardzo gruba lina okrętowa. Tego się nie da zerwać. Nie? Więc tak właśnie też w tym przywołaniu awaryjnym, o którym wam tutaj wspomniałem, ja tam bardzo podkreślam to, że jeżeli uczysz psa przywołania awaryjnego, to nie testuj tego. Tak? Po prostu wykonaj 1000 powtórzeń i bądź pewien, że jeżeli zrobiłeś to 1000 razy, to kiedy ten sygnał pojawi się rzeczywiście w sytuacji zagrażającej, to pies po prostu odruchowo go wykona. Tak? Więc czas to jest coś, co jest bezwzględnie konieczne. My mamy trochę taką, pardon, kulturę efektów instant. Natychmiast, teraz, już, tu. Nie? Więc na przykład zaczynamy coś robić, widzimy, że po 3 powtórzeniach to nie działa, to mówimy, nie, to już nie robię. I już. Ja ciągle mam, słuchajcie, z tym problem z moimi kursantami, ale nie mówcie im, nie? Bo oni oczekują, że ich pies po jednej lekcji będzie robić to, co na przykład moja frelka robi, o, teraz, tak. Tylko, że to, co my w tej chwili robimy, zresztą i tak nie robimy dużo, bo przyznam się wam, że nie zawsze mam na to czas i ochotę, tak? Ja nie mam jakichś takich zacięć zawodniczych i czasami nawet nad tym ubolewam, ale może kiedyś coś tam zrobimy. Natomiast startowanie w zawodach nigdy mnie nie jakoś nie pasjonowało. Absolutnie doceniam i podziwiam ludzi, którzy startują. Natomiast mnie to nie pasjonowało, więc ja mam po prostu psa, który potrafi takie podstawowe rzeczy, jest odwoływalna w każdej sytuacji, fajnie chodzi na smyczy, zachowuje się przyzwoicie. To mi wystarcza. Natomiast jeżeli zaczynacie jakąkolwiek pracę z psem, to musicie sobie założyć taką pewną perspektywę czasową. I zwykle, mówię, do opanowania takich podstawowych rzeczy to są tygodnie. Nie miesiące, tygodnie, tak? Ale jeżeli będziesz regularnie ćwiczyć przez 2-3 tygodnie, to ja ci daję absolutną gwarancję, że jeśli twojemu psu uda się to zrobić, tak, za każdym razem, to osiągnie biegłość, to będzie po prostu fantastycznie umiał to zrobić. Więc jeżeli ja słyszę, że a mój pies nie wraca na zawołanie, jak ja go wołam,
To pytam, ile czasu trenowałeś przywołanie i w jaki sposób trenowałeś przywołanie? Ludzie mówią, no tam wołam go, on nie przychodzi. No to nie jest żaden trening, tak? My, myślę, ja i wy wiemy już, że trening również zakłada pewien plan, tak? Że to nie jest po prostu tak, że ja psa wołam, a on ma przyjść, bo on wie, że ma przyjść. On nic nie wie. Dopiero musi się tego nauczyć, a nauka wymaga czasu, ok? No więc mam nadzieję, że ten pierwszy element już wam w głowie został. Drugi element to jest cierpliwość. Znowu będzie po łacinie. Dzisiaj mam taki wieczór na łacinę. Gut tacavat lapidem non viset sepe cadendo. Czyli kropla drąży skałę nie siłą, lecz częstością spadania. Więc jeżeli, parafrazując, Inki Siusten, która jest Szwedką, znakomitym trenerem i zawodniczką, ona to trochę inaczej mówi, pluj na kamień, kiedyś będzie mokry. Cierpliwość. Jak coś nam nie wychodzi, tak, to część ludzi się po prostu od razu zniechęca, mówi, nie, to w ogóle, nie, nie robię. Nie? Natomiast jeżeli będziecie cierpliwi, tak, będziecie szanować pewne limity psa, no bo pies też nie jest maszyną, to też nie jest automat, który musi wykonywać każde wasze nie wiem, polecenie idealnie, jak komputer. Zresztą komputery też się psują, prawda? Czasami chcecie coś zrobić, a komputer się zawiesza i mówi nie. Nie? Niebieski ekran. Nie wiem, czy teraz jest niebieski, bo nie korzystam dawno z Windowsa, ale kiedyś tak było, nie? Że komputer mówił nie robię i blue screen of death, nie? Niebieski ekran, trzeba było wszystko restartować. Tutaj Piotrek nam podrzuca fajny nie wiem, czy jest cytat, taką wiecie, myśl złotą. Cierpliwy palcem dół wykopie. Oczywiście zajmie mu to trochę, można kopać łopatą szybciej, ale tak, polecam lekturę hrabiego Monte Cristo. I Kaśka pisze, że Ola, tak wiem, dlatego od 2 miesięcy się nie poddaje, pracuje konsekwentnie i codziennie, do wypracowania jest absolutnie wszystko, luźna smycz, problem pogoni za kotem, obrona zasobów, zbieranie odpadów, do tego dochodzi konieczność trzymania psa na smyczy, w przeszłości uciekinier, dopiero uczy się zabawy szarpakiem. Kaśka, super, że o tym napisałaś, bardzo w ogóle gratuluję i cieszę się, że się podjęłaś w ogóle takiej pracy. To, na co bym zwrócił uwagę, to jest to, żebyście się nie przejmowali tym, że nie wszystko udaje się naraz. Bo tych zadań tutaj, które opisałaś, jest sporo, tak? Bo to jest luźna smycz, to jest problem pogoni za kotem, obrony zasobów, zjadania świństw na smacerze i zabawy. 5, może i więcej, tak? Więc tutaj jest bardzo ważne to, żebyś nie próbowała tego wszystkiego rozwiązywać na tym samym poziomie, w tym samym momencie. Znowu, zaplanuj to sobie dobrze i zaplanuj przede wszystkim rozproszenia, bo jeżeli twój pies daje się odwołać w warunkach zero rozproszeń, to jest dopiero pierwszy etap, tak? Później zwiększasz te rozproszenia, później dopiero gdzieś tam ten kod jest i pies się da odwołać. Obrona zasobów, też dość trudny temat, nie zaczynaj od kurczaka, tak? Albo najbardziej ulubionego jedzenia, które, czy tam jakiegoś cuda, które ten pies akurat posiadł, bo to ci się wtedy nie uda. I tutaj też pamiętajcie o tym, że cierpliwość zakłada również to, że jeśli nam się coś nie uda, to my się nie załamujemy, tylko robimy krok w tył, tak? I powtarzamy taki element, który się nam udał, po to, żeby od niego móc wyjść dalej. Pracujesz konsekwentnie, codziennie, co jest bardzo fajne, czyli to tutaj ten czas dajesz psu. Pardon, 2 miesiące to już dość dużo, powinnaś już widzieć jakieś rezultaty. I tutaj też bardzo ważną rzecz gdzieś tam podpowiedziałaś i o niej też chcę powiedzieć, że ta kalkulacja czasu i waszej cierpliwości też powinna być racjonalna. Czyli, że jeżeli robisz coś przez 2 miesiące i nie widzisz żadnych efektów, to najprawdopodobniej metody, którymi pracujesz, są niedobre.
że trzeba zmienić metody. Ale jeśli pracujesz przez 2 miesiące i widzisz te efekty, to znaczy, że jedyne, czego ci jest potrzebne, to jest właśnie kontynuowanie tego treningu. I tutaj zbliżamy się do trzeciego elementu, to jest konsekwencja. Konsekwencja jest często przez ludzi, wiecie, personifikowana jako taka stara, zrzędliwa nauczycielka, nie? Tak sobie zawsze, jak słyszę słowo konsekwencja, to sobie wyobrażam starą, zrzędliwą nauczycielkę. Z całym szacunkiem dla nauczycieli, bo większość z nich takich nie jest, tak? Ale taki stereotyp. No i konsekwencja tak naprawdę według mnie polega na tym, żeby zrobić coś o jeden raz więcej niż twój pies. A więc jeżeli na przykład zabraniam mojemu psu wchodzić na kanapę. Frela, nie chrap. Po prostu chrapie jak... Proszę cię. Żartuję. Ona w ogóle nie wie, co ja gadam. Dobra, ale jak słyszycie, to chrapanie to jest frela za mną. No. Okej, okay, więc na czym polega ta konsekwencja? Jeżeli zabraniam psu wchodzenia na kanapę, a pies i tak wchodzi, tak? No więc ja wiem, że okej, okay, nie chcę, żeby on wchodził, mówię zejdź. I on sobie schodzi. Za chwilę pies podchodzi, wiecie, jedna łapka, druga łapka, hyc na kanapę. Ja mówię zejdź. Dobra, pies schodzi. Za którymś kolejnym razem, kiedy pies znowu próbuje i wchodzi, a akurat, nie wiem, zaczyna się jakaś fajna rzecz w telewizji czy coś, nie mam już ochoty się z nim jakby przekomarzać, to mówię, a dobra, leż sobie. I teraz pytanie, kto był bardziej konsekwentny, prawda? Oczywiście, że pies. Dlatego, że to on po prostu zrobił to, na czym mu zależało, a gdybym, czyli on był o jeden raz więcej, tak, on od jeden raz więcej wykonał to wejście na kanapę, niż ja mu powiedziałem zejdź. Odwrotnie, gdybym to ja jeden raz więcej powiedział mu zejdź, kiedy on próbuje wejść na kanapę, to ja bym wygrał tą sytuację, ja byłbym bardziej konsekwentny. Tak? Okej, patrzę, co tutaj wypiszecie, bo różne się komentarze Natalia pisze, że my od dawna pracujemy nad naszą, też wszystko od zera, kotów chyba nie zrobimy nigdy. Wiesz co, jak nie możesz czegoś zmienić, to musisz to polubić. ale tak na poważnie. Jest taka technika, którą też opisuję w książce Aria Nie, wiecie, po raz trzeci ją pokazuję chyba, która nazywa się management. I management polega na tym, że skutecznie fizycznie uniemożliwiasz prezentowanie niepożądanego zachowania. Więc jeżeli twój pies biega za kotami, a ty wiesz, gdzie te koty są, bo one są zawsze w tych samych miejscach, to po prostu zapinasz psa na smycz i nie pozwalasz mu uzyskać frajdy poprzez gonienie kotów. Tak? I to jest najprostsza rzecz, ale jednocześnie dlaczego ona działa? Dlatego, że jeżeli pies ćwiczy się w jakimś zachowaniu, to ilość powtórzeń ma znaczenie. Czyli jeżeli on 5 razy pogoni tego kota, tak, ze jakimś tam skutkiem, czyli odczuje tą frajdę, no to jest to po prostu już wzmocnienie, dość poważne. Natomiast jeśli mu się to nie udaje, no to wtedy nie ma wzmocnienia. Okej. Tutaj napisała Kaśka. Widzisz efekty z... A, to już dalszy ciąg tej historii, o której wspominałem, dokładnie jak mówisz, póki co stawiam na luźną smycz, dobrze, rozpocząłem od kickera, teraz zmodyfikowałem metodę nauki według tej podpatrzonej na YouTubie z homeschooling, 4 Four Dogs LLC. Swoją drogą ciekawa jestem, jak ją ocenisz, nie wiem, będę musiał później popatrzeć na ten link, bo nie widziałem. Jeśli nauczę mojego lutra przywołania awaryjnego tak na blachę, a potem nie będzie sytuacji do wykorzystania, chociaż z nim na pewno będzie, to w jaki sposób, jak często to utrwalać? Fajne pytanie, dlatego że to jest tak jak z jazdą na rowerze, nie? Żeby, jak się już nauczysz jeździć na rowerze, to żeby zachować w tym jakąś tam wprawę, no to po prostu musisz na tym rowerze trochę jeździć, bo jak nie będziesz w ogóle jeździć na rowerze, to wiesz... Także to jest etap tak zwanego
utrzymania zachowania. A więc na etapie utrzymania zachowania po prostu od czasu do czasu przypominamy psu to, co już umie. Tak, ja teraz w międzyczasie jeszcze próbuję tutaj odpalić tą stronę, na której może być ten film, bo sam jestem, powiem wam, ciekaw, możemy sobie go nawet razem obejrzeć. Tylko moment, dlatego że to jest, wiecie, równocześnie trwa transmisja, a ja równocześnie próbuję coś znajdować, więc to troszeczkę może potrwać. O, już widzę. Dobra. Mam link do YouTube'a. O, słyszeliście? Frella, bardzo cię proszę, zachowuj się. Normalnie to ona nie szczeka. Słuchajcie, może faktycznie ta cieczka się jej zbliża. Dobra. I dlatego ona po prostu się tak zachowuje, nie? Może tak być? Dobra, gdzież to jest? Gdzież to jest? No, zniknęło. Słuchajcie, szukam tego komentarza, bo bardzo on mnie zaintrygował, przyznam. I jestem bardzo, bardzo ciekaw. Patrzę. Ewentualnie jakbyś mogła jeszcze raz ten link tutaj wrzucić. To sobie go obejrzymy, dobra? Bo teraz widzę tylko parę. Bo tych komentarzy po prostu pojawiło się trochę więcej i ten mi się gdzieś zgubił. O, ale widzę, że tutaj już chyba coś się pojawia. Sebastian też, proszę. Ale wiesz co, to jest ciekawe, nie widzę tego linku tutaj, naprawdę, przysięgam. To jest ciekawe, wiesz? Dobrze, jeszcze raz, Kasia. Słuchajcie, a może to po prostu Facebook tak robi, że stwierdził, że nie będzie publikować tego, co jest z YouTube'a. O, dobra, coś mam. Dobra, super. Dobra. Moment, ekstra, już coś będzie. Okej, okay. Widzicie to, co ja?
Słuchajcie, bardzo fajny materiał. Troszeczkę podobny, znaczy wybaczcie, że nie będziemy oglądać całego, bo on ma 14 minut, więc to przekracza troszeczkę nasz czas transmisji, ale parę słów chciałbym powiedzieć. To znaczy, ja w książce Aria Równa opisuję coś takiego, co nazwałem taniec pijanej muchy. I on wygląda dość podobnie. Tutaj w tej technice fajny pomysł, oczywiście jak najbardziej. Słuchajcie, na szczęście jest tak, że jest mnóstwo różnych technik uczenia psów i każdy trener ma jakąś swoją ulubioną. Moja ulubiona jest bardzo podobna właśnie do tej, ale jedna rzecz, na którą bardzo bym Wam zwracał uwagę, to jest właśnie to, żeby dawać psu bardzo dużo luzu, tak? Czyli to robicie naprawdę na długiej lince, bo on wtedy ma czas, żeby po prostu zawrócić, kiedy wy zmieniacie kierunek. To, co ja dodaję do tego, nie wiem, obiecuję, że obejrzę ten film do końca, ale nie widziałem tutaj tego. To jest marker, czyli to jest sygnał, który pojawia się wtedy, kiedy pies znajduje się we właściwej pozycji. Ja używam clickera albo pochwały, to znaczy mówię dobrze, super. W tym momencie, kiedy pies znajduje się właśnie obok mnie. I ta pochwała staje się dla psa sygnałem, że właśnie zasłużył na nagrodę i czasami tą nagrodę dostaje. Także tutaj widziałem, że chyba tego markera nie było, a to naprawdę zwiększa efektywność takiego treningu. Ale generalnie super. Bardzo się cieszę i cieszę się, że też się tobie udało. I to, co jeszcze tutaj było bardzo ważne. Bo tak właśnie kojarzę, że po pierwsze, nie możecie tego treningu zaczynać w miejscu, w którym jest dużo rozproszeń. Dobra? Czyli zaczynacie to w spokojnym miejscu. W takim, jak tutaj na filmie było pokazane, czyli po prostu zero distractions. Zero rozproszeń, tak? Żeby psu było łatwo zrozumieć, na czym to ćwiczenie teraz polega. Dopiero kiedy pies to opanuje w takim spokojnym miejscu, wprowadzacie rozproszenia. Ja z Frelką też tak czasami robię, bo ona jak wychodzi na spacer, to oczywiście, że się trochę zawsze ekscytuje i wkręca. Kiedy ona zaczyna na przykład mnie wyprzedzać, ja zmieniam kierunek na przeciwny. Raz, drugi, trzeci. Za czwartym razem ona sobie przypomina, a okej, wiem co robić. Również zwróćcie uwagę, że tutaj ten pies potrzebował trochę czasu, żeby zrozumieć, na czym ma polegać to ćwiczenie, tak? Facet był cierpliwy. I konsekwentny. Czas, cierpliwość, konsekwencja. I to zawsze przynosi rezultaty. Jeżeli dajecie psu dość czasu, wystarczająco dużo czasu, to zazwyczaj dzieje się tak, że on po prostu oswaja się z daną sytuacją. I to jest też bardzo fajne w przypadku psów jakichś reaktywnych, które na przykład nie znoszą jakichś tam innych psów i tak dalej. Najczęściej ludzie starają się rozwiązać problem zbyt szybko, czyli po prostu w minutę, tak? Pies gdzieś tam się pruje, w minutę odchodzę. Nie, to jest za mało czasu. Czasami trzeba dać więcej czasu, ale dzisiaj fajne rzeczy mówię. Dobra, czyli dajemy psu więcej czasu po to, żeby on mógł się oswoić z tą sytuacją, żeby on jakby, chciałem powiedzieć, zhabituował, czyli przyzwyczaił się do tego, że to otoczenie jest teraz właśnie trochę bardziej skomplikowane, ale da sobie z tym radę. Jeśli mu pomożecie w tym, to po prostu da sobie z tym radę. I to jest właśnie odpowiedź na pytanie Eweliny, czy lepiej zacząć w domu, czy gdzieś na zewnątrz, w jakimś spokojnym miejscu. Zacząć w miejscu, w którym jest zero rozproszeń. Jeśli to jest pusta ulica, w porządku. Jeśli to jest parking, ja na przykład często prowadzę konsultacje na parkingu przed Politechniką. Coś mi weszło w gardło. Przed Politechniką, dlatego że tam po prostu jest pusty plac i ewentualnie jakieś tam samochody stoją, ale jest zero rozproszeń, więc psu jest łatwiej zrozumieć, na czym to polega. I to ma właśnie znaczenie, Ewelina, czyli miejsce, w którym pies nie jest atakowany dużą ilością bodźców, umożliwia mu nauczenie się tego, na czym polega dane ćwiczenie. Czy to będzie chodzenie na smyczy, czy to będzie przywołanie, czy to będzie cokolwiek, czego psa uczysz, bardzo ważne jest to, żeby zaczynać to w warunkach małych rozproszeń.
robi. Dla mnie Clicker to bardzo dobre narzędzie pracy, taki komunikator między psem a człowiekiem. Użyłem go do pracy z bardzo trudnym psem, co znacznie przyspieszyło uzyskanie pożądanych efektów. Bardzo się cieszę, bo tak rzeczywiście. Słuchajcie, Clicker, ja czasami mówię, że Clicker jest jak migawka aparatu fotograficznego. Jest tak precyzyjny, czyli jeżeli chcecie zrobić na przykład portret psa, który siedzi, to naciskacie Clicker w momencie, kiedy pies siada i macie portret psa, który siedzi. Warunek jest taki, że zawsze po kliknięciu pies otrzymuje nagrodę. Jeśli on skojarzy, że klik oznacza nagrodę, to w tym momencie Clicker staje się najbardziej precyzyjnym, najfajniejszym narzędziem, które komunikuje psu, jakie zachowanie albo jego element będzie nagrodzony. Więc super, naprawdę. I poza tym Clicker kojarzy się tylko z nagrodą, więc jest absolutnie jednoznaczny, unikalny, powtarzalny, po prostu ma same takie fajne cechy, natomiast nie niesie w sobie emocji. Dlatego metoda, którą ja pracuję, nazywa się Click and Voice, czyli Clicker oraz głos, czyli do tego nagradzania psa również używam mojego głosu, a więc jest na przykład klik, super, tak? Albo klik, dobry siad, nagroda. I to powoduje, że pies kojarzy słowo komendy, na przykład dobry siad, z pochwałą, dobry, i z kliknięciem, po którym następuje ta nagroda. Dzięki temu uczy się jeszcze szybciej. Także Dobi, taki mam dla ciebie pomysł, jeżeli zechcesz skorzystać, żebyś w pracy z psem, jak używasz Clickera, to żebyś na przykład spróbuj, przetestuj to. U mnie to fenomenalnie działa, może u ciebie też. Więc po prostu mówisz psu jakąś tam komendę, czyli na przykład siad, ale kiedy to zrobi, naciskasz Clicker i powtarzasz dobry siad. I w tym momencie pies znacznie szybciej kojarzy znaczenie komendy. Oczywiście po kliknięciu dostaje nagrodę. To jest trochę jak z amerykańskim przemówieniem. Nie? Najpierw powiedz, co powiesz, potem to powiedz, a potem powiedz, co powiedziałeś. Dzięki temu treści zapamiętują się lepiej. O, dodałeś tak w późniejszym etapie. Bardzo fajnie. Kurczę, cieszę się bardzo. Ja tak robię od wielu, wielu lat. Nawet przeprowadziliśmy testy w schronisku w ramach programu LIRA. To jest program szkolenia psów schroniskowych. Przeprowadziliśmy takie testy, że wzięliśmy psy, podzieliliśmy na dwie grupy, wiecie, tak żeby było bardziej naukowo. Jedna grupa pracowała z Clickerem właśnie tak, że jest klik, smakołyk i komendę podajemy na końcu. Czyli jak pies już to zrobi, to wtedy dopiero dodajemy komendę. A druga grupa pracowała właśnie tą metodą, czyli jest najpierw komenda, pomoc psu, żeby to zrobił, potem jest klik, powtórzenie, dobry plus komenda i nagroda. I to się okazało dwa razy szybsze, także naprawdę super. Sebastian, tutaj masz, ale masz fajnego psiaczka. Pies, który ciągnie w jedną stronę, a gdy zmieniamy kierunek, to pięknie siada i próby wabienia zabawką lub smakołykami nie dają efektu. Jak z tym działać? Wydaje mi się, że po prostu nagroda środowiskowa jest dla niego bardziej atrakcyjna. Wejście na teren szkoły, gdzie nieraz przebywa. Ale jak to przełamać? Cofnij się o krok, czyli zmień miejsce treningu, tak bym zrobił. Wybierz zupełnie inne miejsce, gdzie nauczysz psa prostej rzeczy. Że jak napinasz smycz, to on ma pójść w tym kierunku, w którym napinasz smycz, naciśnij Clicker, podaj mu smakołyk. I tyle. Nie chodź na razie, nie rób tego ćwiczenia w ten sposób, że jak pies wychodzi, to ty zmieniasz kierunek, on siada. No bo to ćwiczysz po prostu to, czego nie chcesz. Zacznij od innego elementu, od tego najprostszego elementu, czyli napięcie smyczy, pies idzie w twoją stronę, naciskasz Clicker, dajesz smakołyk. Jak to przećwiczysz 50 razy w różnych sytuacjach, to wtedy zobaczysz, że pies zaczyna rozumieć, o co ci chodzi i będzie znacznie prościej. Beata tutaj jeszcze nam mówi, że... Ale nie mogę cię dodać. Co do Clickera, potwierdzam, cudowne narzędzie. Długo nie mogłam nauczyć psa waruj, bez gestu, samo słowo. Wprowadziłam Clicker, pies opanował komendę w parę minut. Brawo. Tak, no bo Clicker, Amerykanie mówią, Clicker is quicker, czyli Clicker jest szybszy. I to jest fantastyczne. Znaczy to, słuchajcie, ja jestem absolutnym fanem Clickera, używam go od 18 lat i uważam, że nie ma lepszego narzędzia do uczenia psa czegokolwiek niż właśnie Clicker.
Natomiast Clicker ma parę fantastycznych cech, o których mówiłem, ale ma też parę ograniczeń. Tak? On nie uczy psa niezawodnego wykonywania poleceń, ponieważ pies, który jest szkolony wyłącznie przy pomocy nagradzania i właśnie zaznaczania pożądanych zachowań, jest skłonny do oferowania coraz większej gamy tych zachowań, jakby eksperymentowania, które z tych zachowań zasłużą na klik nagrodę. Więc to jest pewne ograniczenie. Więc jeżeli chodzi o niezawodność, to niezawodność w sensie wykonywania poleceń, to Clicker ma tutaj pewne swoje limity. Okej. Czekaj, co działa? Bo tutaj zadałeś pytanie, fajnie by było dodać w skrócie, jak to działa. Robi, napisał, ale czekaj, może wcześniej było, że doszedł gest. Nie wiem, co działa, także sorry. Aga, mój pies bardzo źle reaguje na inne psy, szczeka i wyrywa się do nich. Czy może coś doradzić lub czy masz jakiś link, gdzie już omawiałeś takie zagadnienie? Tak, jest na stronie wesołałapka.pl w dziale kursy online. Jest chyba dwa takie filmy, które bym ci polecał. A w tej chwili jestem w trakcie przygotowywania całego kursu online, który będzie miał 4 moduły, w każdym po kilkanaście lekcji. Emocje na smyczy, czyli opanowanie emocji psa, zwłaszcza na smyczy. Także już się możesz przygotowywać, że niebawem ten kurs będzie. Ok? Ewelina, muszę ten Clicker zakupić. Rewelacyjne są te środowe live'y, mnóstwo ciekawych rzeczy, gdzieś dowiedzieć. Super. Bardzo, bardzo się cieszę. Słuchajcie, dla mnie to też jest fajne, dlatego że ja się mogę z wami spotkać, mogę sobie z wami tutaj chwilę pogadać o naszej wspólnej pasji, jaką są psy, a przy okazji cieszę się, że to, co ja mówię, ma dla was jakąś wartość, no bo po co byłoby się pokazywać i gadać jakieś rzeczy bez sensu, żeby to nikogo nie interesowało. Natomiast przyznam się wam, że ja kiedyś miałem taki, pamiętam, webinar prowadziłem, jak ukarać psa przy pomocy nagrody. Da się. To jest takie dość skomplikowane i właściwie trzeba by było być behawiorystą, żeby dokładnie zrozumieć, o co tam chodzi. Pamiętam, jedna z moich słuchaczy powiedziała: wiesz, fajnie to mówiłeś, tylko nic z tego nie zrozumiałam. I później jak rozmawiałem z moją taką, wiecie, guru, Magdaleną Pawłowską, to ona mi powiedziała, że to się nazywa syndrom eksperta. Czyli ja po 18 latach, po prostu chcąc, nie chcąc, jestem troszeczkę w innym miejscu niż osoba, która, nie wiem, ma pierwszego psa i dopiero zaczyna swoją przygodę. I od tego momentu, być może to zauważyliście, od tego momentu ja nie mówię o takich bardzo, bardzo skomplikowanych rzeczach do osób, które po prostu no, zaczynają swoją przygodę albo gdzieś tam po prostu kochają psy, chcą je szkolić, chcą czegoś się dowiadywać, ponieważ jestem pewien, że to grono osób to jestem ja sprzed kilkunastu lat. Tak? Więc ja staram się zawsze pamiętać o tym, ile ja wiedziałem 18 lat temu. Pamiętam, jak się zapisałem na grupę Clicker, to było jeszcze na Yahoo, wiecie, tu już ta grupa nie istnieje, to jak ja czytałem te posty, to ja w ogóle nie miałem pojęcia, o czym oni tam piszą. Jakieś barowanie, jakieś schematy zmiennych proporcji nagradzania, jakieś po prostu, dla mnie to był kosmos. Ja się przez to przedzierałem, bo chciałem to zrobić, tak? Ale zdaję sobie sprawę, jak to może być dla wielu osób trudne. Dlatego właśnie staram się jak najprościej mówić o rzeczach trudnych. Okej. Kaśka, dziękuję, ja też dziękuję. Cierpliwość, 10 oddechów, fajne. Jak cię ponoszą nerwy, to jeszcze ci dam jeden taki pomysł. Jak cię ponoszą nerwy, zacznij śpiewać przyśpiewki. Ja mówię, to jest śpiewanie do smyczy. I to zawsze rozładowuje atmosferę. No bo jak zaczniesz coś śpiewać, szła dzieweczka do laseczka. My tutaj na Śląsku mamy, wiecie, różne takie przyśpiewki regionalne, ludowe. Moja ulubiona to jest Hana. Nie będę śpiewał. Może następnym razem.
Ale po prostu jest to tak śmieszny tekst i głupi, że po prostu każdy się uśmiechnie, nie? A jak się uśmiechasz, to nie jesteś spięta, napięcie znika z ciebie, znika z psa i to naprawdę bardzo pomaga. Tak, właśnie tłumaczyć łopatologicznie i pokazać na przykładzie, to prawda, natomiast ja staram się też tak robić, żeby to nie było prymitywne. To znaczy, żeby traktować jednak wszystkich moich przyjaciół z Facebooka z szacunkiem, czyli wierzę, że łączy nas ta sama pasja. Sylwia pisze, mnie Jacku pozostanie jedynie twój kurs Super Pies. Zapraszam serdecznie w marcu. Teraz już nie ma miejsc wolnych i jest nawet grupa rezerwowa, ale też już tam nikogo nie wcisnę, bo limit miejsc jest dość ścisły, dlatego że na kursie Super Pies pracujemy z przypadkami trudnymi. Każdy pies musi być traktowany indywidualnie. Musimy dać mu odpowiednio dużo uwagi i wsparcia, właścicielowi przede wszystkim. Ten właściciel musi mieć czas na treningi indywidualne i grupowe, i wykłady, i to wszystko. Także to jest bardzo, bardzo, bardzo intensywne. Maja pisze, tak, śpiewanie do smyczy jest rewela. Ludzie na ciebie patrzą jak na głupka. No i o to chodzi. No o to chodzi, że ty widzisz to, nie? Że ludzie na ciebie patrzą jak na głupka, ty patrzysz na siebie jak na głupka, zaczynasz się z tego śmiać, a twój pies patrzy na ciebie i mówi, to jest fajne, to jest śmieszne, to nie ma się czego bać, możemy się po prostu pobawić, nie? I o to chodzi. Michał napisał, że Dexter nie ufa nieznanym osobom. Okay. Z kilku metrów szczeka, merdając ogonem, a po podejściu tych osób cofa się, warcząc złowrogo, choć to pacyfista. A po kilku głębszych wdechach, zapachu nosem, podlatuje do wszystkich z radością, trzęsąc tyłkiem. Z radości nalegając na głaskanie. Ha, niegroźny labrador, ale jak oduczyć go tego szczeku i warczenia? I myślę, że to jest bardzo fajny temat, bardzo fajne podsumowanie tak naprawdę naszego dzisiejszego spotkania. Ponieważ popatrz, sam pies domaga się od ciebie większej ilości czasu, tak? Zachowania pewnej odległości i czasu. Daj mu więcej czasu. Jeżeli on z kilku metrów, tak, zaczyna warczeć, to znaczy, że jesteś za blisko i on nie miał czasu oswoić się z tą osobą. Zrób ćwiczenie, poproś kilka osób, żeby ci pomogły. Niech one po prostu sobie stoją. Mają parę smakołyków przygotowanych i kiedy twój pies przestaje się tak zachowywać, tak, czyli dajesz mu czas, żeby się oswoił, robisz krok do przodu, a ta osoba na przykład rzuca psu smakołyk. I nie martwcie się, to nie jest tak, że ktoś obcy otruje waszego psa, bo on ma nie brać od obcych. To jest jedna z największych głupot po prostu w pracy z psem, bo ile razy widzieliście, żeby ktoś w waszej obecności, tak, rzucił psu truciznę? No nigdy, ja nigdy tego nie widziałem. Natomiast jeżeli pojawi się jakiś nienormalny człowiek, no to on po prostu będzie to robił tak, że rozrzuci tą truciznę, kiedy wy tego nie widzicie. Więc jeżeli po prostu ktoś może rzucić psu smakołyk i pies to może zjeść, to wy jesteście przy tym obecni, to super. Więc okej. I teraz jak mu dasz ten czas, to jakby wyeliminujesz ten moment, kiedy on po prostu z niepokojem podbiega i sprawdza, co to jest, przekonuje się, że jest okej, i dopiero podchodzi, żeby się witać. Czyli musisz po prostu wziąć ten element szczekania i warczenia w taki nawias. A ten nawias osiągniesz wtedy, kiedy dasz psu więcej czasu na większej odległości. Znajomych oczywiście, no to musisz popracować z nieznajomymi, Michał. Musisz popracować z nieznajomymi. No, jeżeli znajomych zna i akceptuje, to znaczy, że jakby oswoił się z nimi przez powtarzanie, czyli przez wiele powtórzeń. Wie, że to są osoby bezpieczne, natomiast popracuj z nim właśnie nad osobami, których on nie zna. I ostatnie pytanie od Anny, która usunęła chyba swój komentarz, więc jeszcze raz piszę. Mojemu rocznemu psu zdarzają się ucieczki do innych psów, zawsze w celu zabawy. Z reguły przywołania są bezwarunkowe, jednak czasem radość z widoku innego psa bierze górę. Ostatnio chodzimy już tylko na lince, by nie utrwalać tego zachowania.
ucieczek, ale jednak chciałabym móc go puszczać ze smyczy i być pewna, że się powstrzyma. Czy jest to do przepracowania? Wiesz co, w takich przypadkach fantastycznym pomysłem są zajęcia socjalizacji. Nie wiem skąd jesteś, ale prowadzimy takie zajęcia Błażej Dymaczewski w Grodzisku Mazowieckim, ja w Zabrzu, jeszcze kilkoro trenerów, Łukasz Wacławski i Grzegorz Szopa w Warszawie, którzy oni nie są naszymi trenerami, ale też prowadzą te zajęcia i robią to świetnie, więc bardzo ci polecam. Po prostu izolowanie psa przez dłuższy czas niestety zwiększa jego frustrację, co nie rozwiązuje problemu, więc dobrze jest w sposób kontrolowany zapoznawać psy ze sobą i pozwalać im czasami na właśnie taką zabawę. Tutaj jeszcze Sebastian ci podrzucił. O, w Gdyni, odezwij się do mnie na priv, bo chyba mam dla ciebie pomysł. W Gdyni, właśnie w Gdańsku, Gdyni będzie nasza trenerka Asia Krzesińska. Myślę, że spokojnie możesz z nią to przepracować. Okej, moi kochani, bardzo, bardzo wam chciałem podziękować za dzisiejsze spotkanie. Jeżeli się wam podobało, to cieszę się niezmiernie. Życzę wam udanego wieczoru, dobrej nocy i oczywiście do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pa!